Warto tak naprawdę, żeby każdy handlowiec kończył spotkanie w zasadzie od takiej autorefleksji, co się wydarzyło na tym spotkaniu, jaki był trudny moment, jak ja zareagowałem, a jak powinienem zareagować, w jaki sposób się zachowywałem, co inaczej mógłbym zrobić, bo taka w zasadzie autodiagnoza jest pierwszym krokiem do świadomości, do autorefleksji i też dystansu. Tak naprawdę wielokrotnie handlowcy, nawet którzy mają zbudowaną autorefleksję, świadomość i tak dalej, mogą też dotykać sytuacji, z którymi sobie nie poradzą, które dotkną jego ego, ale ważne, co zrobią z tym później, jakie wyciągną wnioski, jak będą mentalnie przygotowani na następną tego typu sytuację. W związku z tym zacząłbym od krótkiej autorefleksji i nawet jeżeli ktoś robi te 10 wizyt dziennie, wsiada do samochodu, to pomyśl przez 30 sekund, co się zdarzyło, co mogę zrobić inaczej, jak następnym razem powinienem się zachować wobec tego klienta.